Witam Państwa serdecznie, moje nazwisko Szulc, jestem głównym specjalistą do spraw agronomii w firmie Polkot Nawozy Wapniowe. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy przyjemność gościć u naszego dystrybutora w okolicach Krakowa w firmie AgroJurek. Firma ta sprzedaje, jak Państwo widzą, zarówno wapno Polkot trzeciej generacji, typowe wapno granulowane oraz nasz produkt z 2018 roku, wapno granulowane z magnezem. Nasze produkty wapienne, granulowane uzyskujemy z dobrze drobno zmielonej mączki wapiennej, którą formujemy w formie do granul przy użyciu tylko i wyłącznie czystej chemicznie wody. Nasze granule pozbawione są wszelkiego rodzaju sklejaczy. Stosujemy do zlepiania granul tylko wodę, jak wspomniałem. Dzięki temu nasze produkty wapienne mają atesty ekologiczne. Szanowni Państwo, wapno granulowane z magnezem szczególnie polecane jest dla warzyw, ponieważ magnez jako pierwiastek wpływa na poprawę smaku i jakości warzyw. Stosujemy je w okresie jesiennym, jak i pogłównie po wschodach czy po posadzeniu roślin warzywnych. Nasze produkty wapienne możemy rozsiać każdym rozsiewaczem rolniczym, jak i ogrodniczym. Szanowni Państwo, rozsiewamy, sugerowana dawka przez nas to jest od 500 do 1000 kg na hektar. Oczywiście w zależności od tego, jaki jest odczyn gleby i zawartość magnezu i wapnia w glebie. Jeżeli gleba ma niską zawartość magnezu, sugerujemy Supermaga, który zawiera 8% magnezu MgO. Jeżeli gleba ma wysoką zawartość magnezu, stosujemy wapno bez magnezu, Polkal trzeciej generacji. Produkt ten zawiera 52% CaO. Oczywiście wapno jest to typowo wapno węglanowe, które zawiera 95% CaCO3, natomiast ze względów handlowych przeliczamy to na tlenek i wtedy mamy 52% CaO w tym produkcie. Dzisiaj dzięki uprzejmości firmy AgroJurek, która jest naszym dystrybutorem, dokonamy wysiewu wapna granulowanego Polkal trzeciej generacji. Widzimy tutaj rozsiewacz o pojemności 1000 litrów. Może to być inny rozsiewacz, większy, który możemy zastosować również do wapna. Właśnie widzimy w pracy rozsiewacz firmy Rau MDS20.2, który idealnie nadaje się do rozrzutu nawozu wapniowego, granulowanego. Możemy również wykorzystywać inne, większe rozsiewacze do rozrzutu tego nawozu w formie granulowanej. Co ważne, ten nawóz wapnowy możemy rozrzucać rozsiewaczem tarczowym. Rozrzuca się, można powiedzieć, idealnie z tego względu, że jest w wersji granulowanej. Rozrzut nawozu odbywa się na 18 metrów. Ten rozsiewacz akurat jest rozsiewaczem prostszym, który akurat tutaj nie posiada jednostki sterującej, która reguluje dawkę od prędkości jazdy, ale może nawet w tym rozsiewaczu to występować. Mamy jeden lej sypowy i z niego są dwie tarcze, które rozrzucają ten nawóz równomiernie na szerokość 15 metrów. W tym modelu akurat musimy regulować szerokość rozrzutu w zależności od nawozu tarczami, czy kątem ustawienia i długością łopatek. W modelach większych, czy w modelach Axis odbywa się to w troszeczkę inny sposób. Tam już jest to bardziej zautomatyzowane. Rozsiewacz cechuje się 6-letnią gwarancją na warstwę lakierniczą. Nasze produkty wapienne granulowane produkujemy z mączek wydobywanych w polskich kopalniach. Supermag produkujemy z mączki wydobywanej w Radkowicach, natomiast Polkal trzeciej generacji z mączki wydobywanej wapiennie. Nasze produkty, jak wspomniałem, są pozbawione sklejaczy w przeciwieństwie do konkurencji, dlatego są to produkty, które wymagają do rozkładu niewielkich ilości wody, żeby całkowicie się rozłożyć i dostarczyć niezbędnych dla roślin składników, takich jak magnez w przypadku Supermaga i wapń, bądź dostarczyć wapnia w przypadku Polkalku trzeciej generacji. Przed nami stoi ciągnik marki Landini seria 5-120, ciągnik o mocy 115 koni, wyposażony w redes elektrohydrauliczny, skrzynię PowerShift, podnośnik z AHR-em. Ten ciągnik współpracuje z rozsiewaczem firmy Rau, rozsiewacz do wapna między innymi, czyli robiliśmy pokaz rozrzutu nawozów. Firma AgroJurek jest importerem marki Landini od początku roku 2022. W tym momencie te ciągniki dodatkowo mają opcję finansowania 0%. O szczegóły zapraszamy kontakt do nas.